Dzień dobry. Pan Marek Maślanka jest naszym gościem dzisiejszym. Zgadza się? Dzień dobry, witam, tak. Przede wszystkim trochę o fundacji będziemy mówić, trochę o pana życiu zawodowym, a zapytam tak na początek o sukcesy. Jakby pan mógł wyróżnić, to jakie by to były? Mówimy o sukcesach zawodowych. Zawodowych tak, i później też fundacyjnych. Dobrze. No to jeżeli chodzi o zawodowe, no to niewątpliwie firma MDM jest moim sukcesem. Firma, którą prowadzę od 1995 roku, czyli za 2 lata będziemy obchodzić 30-lecie działalności. Także uważam, przepraszam za nieskromność, jest to duży sukces. Tak, nie będę śpiewał teraz 100 lat, bo to dopiero za 2 lata, ale tak, jest to duży sukces, tym bardziej, że jesteście rozpoznawalni nie tylko na rynku Śląska Cieszyńskiego, ale też dalej, więc to chyba jest duży sukces. No, można powiedzieć bardzo daleko, dlatego że firma ma swoją obecność w 47 krajach na całym świecie. Także no, jesteśmy obecni praktycznie w całej Europie i w kilkunastu krajach pozaeuropejskich. Tak, a pan też podróżuje po Europie, nie tylko zawodowo, ale też tak prywatnie, ale to wiąże się z fundacją trochę, prawda? No, wie pan co? Wiąże się to i z biznesem, i z fundacją, i też z prywatnymi podróżami, chociaż czasami no, trudno jakby rozróżnić tak dokładnie, czy ta podróż jest prywatna, czy biznesowa, bo ze względu na brak czasu staram się też często łączyć jedno z drugim. Tak, gdzie pan był ostatnio? No, gdzie ja byłem ostatnio? W Hiszpanii byłem ostatnio, na Tak. targach w Barcelonie. Aha, dobrze. Ale wiem, że był pan też na przykład w Azji i tam pomagał pan dzieciom. Gdyby pan mógł powiedzieć coś więcej, bo to się wiąże z fundacją i na pewno mówimy o jednym z takich filarów tej działalności. Tak, od ponad 10 lat prowadzę żoną fundację, która nazywa się Łatka. Fundacja pomaga przede wszystkim polskim dzieciom i przede wszystkim w naszym, nazwijmy to, powiecie, ale też ma swoje takie, nazwijmy to, epizody zagraniczne. Między innymi budowa szkoły w Laosie. To jest coś, co robiliśmy 3 lata od 2000 bodajże 19 czy 18 do 2021. COVID nas wstrzymał. Musimy jeszcze zorganizować jeden wyjazd, żeby dokończyć to, co już jest no, bardzo mocno zaawansowane. No, ostatnio też kontakt z pewnym miejscem na Madagaskarze, który opiekuje się tam dziećmi, które żyją no, w jakichś, bym powiedział, koszmarnych warunkach, więc tam też rozpoczęliśmy nasze działania no, tego, żeby została wybudowana noclegownia, świetlica, takie rzeczy, które tam są po prostu niezbędne do nauki czy w ogóle do życia, bo te dzieci w chwili śpią w dziurach w lesie. Grzejąc się nawzajem, to jest po prostu niepojęte, jak może świat wyglądać, że tak powiem. Akurat tutaj mówimy o Madagaskarze, którym się wszystkim kojarzy z czymś bardzo radosnym, biorąc pod uwagę film. Także niestety życie tam wygląda bardzo brutalnie. Ale wspomniał pan też, że pomagacie jako fundacja tutaj polskim dzieciom. To chodzi o nasz rynek Tak. cieszyński, czy bardziej ogólnopolski? Tak, chodzi o rynek cieszyński. Fundacja kiedyś miała taki program, który nazywał się Łatka na głodny brzuszek i to był program, który fundował obiady dzieciom, które były na pograniczu przysługującej jakby zapomogi z opieki społecznej, a nie przysługującej, więc myśmy tą lukę uzupełnili. Ten program funkcjonował parę lat. Wydaliśmy bardzo dużo, myślę, ponad 100 tysięcy obiadów przez te parę lat w całym powiecie, w szkołach podstawowych. No ale 500 plus troszeczkę jakby no, zmienił sytuację i musieliśmy się z tego programu wycofać i teraz pomagamy na zasadzie pomocy doraźnej, czyli jak są jakieś potrzeby dzieci z naszego regionu, to kupujemy czy leki, czy jakieś sprzęty rehabilitacyjne, czy wózki, cokolwiek. A jak by pan ocenił wyzwania i problemy, jakie stoją przed Fundacją Łatka? Czy jak gdyby czas jest dobry i można działać?
Fundacja Łatka no, żyje swoim życiem bardzo rytmicznie, bo trzeba pamiętać, że jest przyklejona, że tak powiem, do firmy MDM, która jest głównym sponsorem tej fundacji, czyli środki w 80-90%, którymi dysponujemy co roku, pochodzą z firmy MDM. Reszta to są środki od darczyńców, ale to jest może 15% całego naszego budżetu. Więc na dzień dzisiejszy nie odczuwamy żadnych problemów. Wszyscy ludzie, którzy są w fundacji, są wolontariuszami, nikt nie pobiera żadnej pensji. Fundacja jest no, taką, bym powiedział, czysto krwistą fundacją. Nie ma żadnego biznesu, żadnych wynagrodzeń. Pomagacie też nie są tylko... tylko wydatki. Tylko wydatki, no ale w dobrej wierze, że tak powiem. No dokładnie. I pomagacie nie tylko dzieciom, ale też wiem, że wsparliście kilka inicjatyw na pewno na Śląsku Cieszyńskim. No, z tego co ja wiem, pomagamy dzieciom w 99%. Ale też tam Mieliśmy czasami też kino bardzo na granicy trochę, ale to być może z innej puli, leki. tak? Kino na granicy było sponsorowane przez firmę. To Aha, jakby ten temat nie miał nic wspólnego z fundacją. Fundacja zajmuje się tylko pomocą. Dobrze. Czego panu życzyć tak na przyszłość? Jakie ma pan plany, jakie pan ma marzenia? Czego życzyć? Zdrowia, bo to chyba każdemu trzeba życzyć. No i wszyscy sobie musimy życzyć też tego, żeby się skończyły te kwestie, które nas bardzo mocno uwierają. Mówię o tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy tym, co jest czy za wschodnią, czy w ogóle za jakąkolwiek granicą, to jeszcze mam takie ostatnie pytanie. Oprócz tego, pan wspomniał o tym Madagaskarze, że to pana bardzo zaskoczyło, w jakich skrajnej biedzie tam żyją ludzie. Czy jest jakieś pozytywne zaskoczenie, albo też jakieś inne negatywne z tych podróży, które pan odbył, albo służbowo, albo tak po prostu osobiście? Czy wie pan, co jest bardzo dużo pozytywnych zaskoczeń, no bo jeżeli chodzi o podróże biznesowe, no to jeździmy za inspiracjami, za kontrahentami, za towarami. No i tutaj można powiedzieć, że jesteśmy coraz wyżej notowani na świecie i to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bo po wielu latach uważania nas za no, ludzi nieuczciwych nawet, czy niedokładnych, firmy, które produkują gorszej jakości produkty jakiekolwiek. W tej chwili to się zmieniło i jesteśmy postrzegani jako firmy, ludzie, którzy dostarczają wszystko, co najlepsze. Także w krajach, w którym bardzo trudno było przełamać pewne bariery, mówię tu o Niemczech, o Austrii, o Szwajcarii, w tej chwili jesteśmy przyjmowani z otwartymi rękami, więc to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. Tym bardziej, że pamiętam, co było na samym początku, czyli na przełomie lat 80., 90., jak byliśmy traktowani poza granicami naszego kraju. I oby to się nie zmieniło. To dobre No właśnie. Nastawienie. Tak, dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Marek Maślanka był naszym gościem. Też dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Do widzenia.